co Artur mówił wcześniej podo mnie. Całkowicie na początku uwielbienia chyba było gdzieś tam w środku odnośnie tych wątpliwości i powiedziałeś też takie zdanie, że ludzie myśleli, że po prostu jesteś chory, a to po prostu było przez to, co przyszło. I ja w ogóle teraz doświadczyłam uzdrowienia. Walczyłam w ogóle z przeziębieniem, odkąd tutaj przyjechałam. Chodziłam, po prostu psikałam, kaszlałam wszystko. Mój brat, którego się modlę cały czas, w ogóle mi mówił, no gdzie jest to twoje uzdrowienie, tralala, halala. I tam po prostu i dużo było różnych zwątpień, bo też jestem w takim miejscu, gdzie jest mi ciężko. I też nie jestem do końca jakoś zrozumiana i w ogóle mówię, wow, wszystko było przez to, że uwierzyłam w jakąś głupotę w głowie. I jestem zdrowa, już nie kaszlę, mam zdrowe gardła, przyjechałam naprawdę rozkarlana, jeszcze rodzice z rana widzieli, jak w ogóle w łazience, co się działo z rana. Amen. Z moim gardłem i skrzynami. W ogóle wiecie, że tak jest, że jeżeli my się cofamy w czymś, to Boże mówi, że nie jesteśmy z tych, co się cofają i giną. Jak się człowiek cofa, to przychodzi śmierć. I to nie jest enigmatyczna śmierć. Bo ludzie myślą, że śmierć to przychodzi, to jest taka śmierć o śmierć. To nie, to przychodzi normalna śmierć. Wiesz, co to jest śmierć? Coś umiera. Coś się kończy, coś niszczeje, coś po prostu zostaje zdegradowane jakoś. Słowo Boże mówi, że miej się tak dobrze, jak się ma dusza twoja. Rozumiesz? Jak my słuchamy diabła na poziomie naszych wątpliwości, czegoś tam babramy się w tym. Rozumiecie? Babramy się. Dlatego ja się w ogóle modlę o to, żeby ludzie mieli serca dzieci. Bo dziecko to się nie babra w takim przypadku. To dorośli, to jest domena dorosłych. Babranie się w ogóle w gównie, zastanawianie się, dlaczego gówno śmieszne, bo taka natura gówna jest. No. Rozumiesz, o co chodzi? Taka jest natura tego. Ja nie wiem, czy się dziwić w ogóle. Tak jakby się dziwić w ogóle, że białe to białe. I teraz człowiek się babra w tym i to jest słuchanie diabła. Diabła słuchanie. A potem się dziwi, że coś w jego życiu nie gra. I mówię, przecież ja nie zrobiłem żadnego grzechu, nie popełniłem niczego. To nie jest kwestia popełnienia jakiegoś grzechu. Nie, ty się wdałeś w rozmowę z przeciwnikiem. Czyli zacząłeś się cofać. W ogóle wiecie, że przeciwnik mówi, że ci przeciwny niż Bóg. A wiecie, co to znaczy przeciwna rzecz? Przeciwne to znaczy, że teraz jak ja stoję tu tak, to teraz jak ja stanę tak, to będę stał przeciwny. Czyli to jest pozycja do cofnięcia się. Rozmowa z przeciwnikiem to jest przyjęcie pozycji do cofnięcia. Kiedy człowiek się cofa, to przychodzi śmierć. Jakaś forma śmierci. Dlatego ludzie, którzy ustawicznie trwają w różnego rodzaju troskach, rozważaniach starych rzeczy, rozpatrywaniu różnego rodzaju patologii, tacy detektywi duszewni, to są ludzie, którzy cierpią. A jak jest serce dziecka, to serce dziecka nie cierpi, bo ono tego nie rozważa. Rozumiecie? Ono jest w pewnym sensie puste na pewne rzeczy. Dziecko myśli prosto. Prosto. Ja lubię z Sarą rozmawiać, bo ona myśli prosto. I ona się też nie zastanawia, jak brzmi ta prostota w ogóle. Teraz z nią rozmawiam i mówię do niej tak. Tak się śmiałem i mówię do niej. Chłopcy mają być dzielni, a dziewczynki ładne. A ona tak na mnie patrzy i mówi do mnie tak. No chłopcy to nie tylko, żeby byli dzielni. Chodzi o to, żeby nie był jakiś oblech. Oblech. Ja mówię, skąd znasz słowo oblech? No oblech? Ona mówi, ja pytam, a kto to jest oblech? Ona mówi, nie wiem. Ja mówię, no kurczę. Rozumiesz? Ale ona się w ogóle nie zastanawia. Idealnie to gdzieś tam pasuje. W ogóle ten dziecięcy umysł, w ogóle gdzieś pracujący, w ogóle sobie w taki sposób. Dziecko. Ono tak widzi, rozumuje i przekazuje. I ono nie ma żadnych w ogóle problemów z tym, okej?
gdzie śmierć przychodzi zawsze, kiedy się cofamy. Nie do niektórych, tylko to jest duchowa zasada. Gdy się cofasz, zaczyna coś umierać. Często to jest w ciele. Często to jest na innym poziomie. Coś umiera. Często jakieś finanse umierają. Często pęka coś w relacjach, ale to musi coś umrzeć. Pamiętaj, każde cofnięcie. Każde. A teraz posłuchaj, co jest cofnięcie. Najdrobniejsze poddanie w wątpliwość Bożej prawdy. Raz tylko. Raz ją poddajesz w wątpliwość, kroczek do tyłu. Drugi raz, drugi kroczek. Trzeci raz, trzeci kroczek. Chrześcijanie nawet sobie nie zdają sprawy, do jakiego miejsca się cofnęli niektórzy. Rozumiesz? Zakładając, że dziennie, proszę Ciebie, uwalniasz 600 myśli, takich w ogóle podstawowych, no nie? No to sobie wyobraź teraz. Ile z tych 600 myśli, tak? To jest system cofnięcia, a ile to jest system pójścia do przodu? Ile razy dziennie zaprzeczysz jakiemuś faktowi? Rozumiesz, jak ważną rzeczą jest w ogóle, żeby umysł był jasny? No bardzo takie ważne.